Szanowni Państwo, przypadł mi w udziale przyjemny obowiązek. Jeśli dobrze zrozumiałam, to w zasadzie przypadł mi w udziale kapelusz rozprowadzającego, tak? Zatem, żeby nie przedłużać, poprosimy o wystąpienie pana doktora Jacka Francikowskiego. Tekst będzie dotyczył eksperymentów dydaktycznych jako części procesu kształcenia. Obfitość materiału sprawiła, czy przełożyła się na drobny druk, który niekoniecznie jest czytelny dla mnie. Także przepraszam Państwa, jeśli coś przekręcę. Spokojnie. Czy będzie mnie słychać? Tak, wybaczcie Państwo, mam niedyspozycyjność, lekką chrypę. Dzisiaj przypadło mi za zadanie opowiedzieć Państwu parę słów na temat eksperymentu dydaktycznego, czyli jednego z takich narzędzi, z takich metod uczenia, z którą obecnie mamy w szkołach ciągle całkiem duży problem. Raz ze względu na problemy z zapleczem, dwa ze względu na to, że wydaje nam się ciągle, że ten eksperyment trwa i zajmuje nam dużą część lekcji i niekoniecznie czasem chcemy ten czas poświęcić na ten eksperyment. Więc ja dzisiaj będę Państwu pokazywał, dlaczego czasem ten czas warto poświęcić, jak to można zrobić i co nam to może dać. Więc eksperyment dydaktyczny jest jednym z takich narzędzi, który pozwala na budowanie pewnej wizji świata uczniom. No bo wyobraźcie sobie Państwo, że tak jak tutaj sobie dałem na slajdzie, wymyślmy stworzenie, którego ciało nie będzie zbudowane z niczego, co wcześniej żeśmy widzieli. Czy da się to w ogóle zrobić? Zawsze coś nowego, co będziemy chcieli stworzyć, zawsze musi mieć gdzieś podstawę w tym, co już znamy, co gdzieś w naszej głowie już jest. I tutaj często, w toku dydaktycznym z takimi sytuacjami uczniowie często się spotykają. Mają czasem za zadanie wytworzenie w swojej głowie pewnego modelu, pewnego zjawiska, takiego właśnie potwora, którego nie mają o co zaczepić, którego nie mają za co złapać, tak? Mózg nie ma podstawy z pewnymi wiadomościami, aby pewien model sobie zbudować. No i tutaj przychodzi nam z pomocą właśnie eksperyment jako jedno z tych narzędzi, które tą bazę, który ten haczyk przysłowiowy, ten ogonek, za który można złapać, pozwoli nam wytworzyć. Bo powstaną doświadczenia w głowach naszych uczniów, zostaną właściwie w głowie informacje, które tym fundamentem dla tworzenia pewnego modelu mogą być. I takich zjawisk, a właściwie takich tematów mamy całkiem sporo w naszych materiałach szkolnych. No i tu jest pytanie, od czego zacząć, żeby już na początku uczniowie prawidłowo się nakierowali na temat, o którym będziemy rozmawiać, bo z tym jest całkiem dużo problemów często. No i właśnie przychodzi nam z pomocą tutaj eksperyment, tak? Eksperyment dydaktyczny. Używam tutaj tego określenia eksperyment dydaktyczny, chociaż dla mnie rozdział na dydaktyczny czy jakikolwiek eksperyment troszkę nie ma sensu. Eksperyment jest eksperymentem, to raczej tutaj z punktu widzenia dydaktycznego, czyli mamy pewne zadanie, przed którym stają uczniowie i które muszą wykonać. A więc właśnie, eksperyment dydaktyczny to nie jest pokaz, to nie jest eksperyment, który my wykonujemy. Jako eksperyment dydaktyczny rozumie się sytuację, gdzie grupa uczniów, pracując pod kontrolą tylko nauczyciela, ma pewne zadanie do wykonania. Próbuje odpowiedzieć na pewne pytanie, które żeśmy im postawili. No i tutaj najczęściej właśnie to pytanie dotyczy zagadnienia, albo właściwie idealnie się dotyczy zagadnienia, które dla nas jest najważniejsze, dla jakby procesu dydaktycznego i z drugiej strony prawdopodobnie będzie najtrudniejsze do uchwycenia przez uczniów. No, my wyobrażamy sobie często eksperyment właśnie jako takie doświadczenie laboratoryjne, jako pewną procedurę, którą wykonujemy z użyciem szalek, zlewek, cylindrów, pipet itd., itd. Natomiast eksperyment można przeprowadzić na wiele różnych sposobów. Ja tutaj Państwu przedstawiam jeden z takich, którym też się gdzieś tam bawię, zajmuję i który gdzieś mnie absorbuje, czyli gra. Czy to jest gra planszowa, analogowa, czy to jest gra cyfrowa, są to małe, wirtualne,
albo realne laboratoria, gdzie uczniowie współpracując ze sobą, grając, prowadząc pewną procedurę, będą odpowiadać na pytanie, które im zadamy. A więc nie dość, że mobilizujemy całą grupę w pewne działania, to też zaplecze, którego potrzebujemy, nie jest wcale takie duże, bo wystarczy sobie pewne rzeczy, na przykład podrukujemy, tak jak tutaj w wypadku tego działania, a zarazem możemy poruszyć tematy, które dla nas będą kluczowe do zrozumienia. I na dodatek uczniowie zanurzą się w tym temacie, bo oni będą elementami tej gry, którą tutaj żeśmy przygotowali. Oczywiście gra to jest jedno z narzędzi. Obecnie ta ilość możliwości prowadzenia tych eksperymentów jest coraz większa, bo pojawia się w sieci coraz więcej programów czy różnych narzędzi wirtualnych, gdzie również eksperymenty możemy przeprowadzać, czy różnego rodzaju systemów do prowadzenia eksperymentów, więc te możliwości coraz bardziej się rozwijają. No, mnie osobiście akurat najbardziej te gry przypadają do gustu, ponieważ sam tutaj z gier korzystam, czy dla rozrywki w wolnym czasie, czy właśnie testuję obecnie pewne rozwiązania z użyciem gier planszowych. I tutaj, jeśli chodzi o grę, która jest żywym eksperymentem, to ja nie mogę tutaj Państwu nie pokazać czegoś naprawdę absolutnie niesamowitego, czyli strony z grą Foldit. Jest to gra, gdzie uczniowie prowadzą swój eksperyment, tak naprawdę często o tym nie wiedząc. Ich zadaniem jest stworzenie najbardziej optymalnej struktury przestrzennej białka. No bo my mamy taki problem, że często biolodzy znają sekwencje aminokwasów, ale nie wiedzą, jak te aminokwasy są ułożone w przestrzeni. Jest miliony opcji. Oczywiście te opcje gdzieś tam się lokują w okolicach tych najbardziej układu optymalnego energetycznie, natomiast komputerom zajęłoby to bardzo dużo czasu, a tutaj internauci przychodzą z pomocą naukowców i budują, szukają optymalnych układów dla tych białek, co daje na przykład bodziec do tworzenia nowych leków na raka czy HIV. Parę takich publikacji już się pojawiło, więc są to realne problemy, przed jakimi stają również naukowcy, ale rzeczywiście to jest wirtualny eksperyment, gdzie stawiamy hipotezę, testujemy ją i patrzymy, czy to ona jest dobra. No i tutaj wchodzi nam coś, co jest kluczowe jakby dla skutecznego uczenia się czy uczenia, czyli zaangażowanie w proces. Tak? Oczywiście ja jestem jednak zwolennikiem jak największej ilości działań manualnych, o czym powiem Państwu na koniec. Natomiast oczywiście czasem jesteśmy zdani na te narzędzia cyfrowe, no bo pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić, że tak powiem, na stole w szkole czy w domu, więc pewne rozwiązania cyfrowe muszą istnieć. Natomiast chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jedną rzecz, na uczenie się poprzez działanie, na sam ruch, który wykonujemy. Tak się składa, że badania pokazują, że wiele tych naszych kompetencji, tych wyższych, tak, poznawczych, jest związanych pierwotnie z takimi dość podstawowymi cechami naszego układu nerwowego, czyli z ruchem, z analizą ruchu, z przetwarzaniem ruchu. Mowa prawdopodobnie kształtowała się właśnie na tej bazie, a więc nasze mózgi najlepiej się uczą, najlepiej przyswajają informacje właśnie w ten sposób, kiedy mamy możliwość działania. Poza tym zapamiętajmy też sobie, z czego Państwo na pewno zdają sobie sprawę, że eksperyment jest procedurą, która trwa jakiś czas, a więc ma etapy, w których uczeń zapoznaje się tylko z danym elementem. Nie zarzucamy go naraz wszystkimi informacjami. A więc mózg ma czas spokojnie z kolejnymi elementami się zapoznać, ale tu jest już nasza rola wtedy, żeby odpowiednio te polecenia przekazać, bo często to się potem dzieje tak jak ze studentami w laboratorium, że mamy instrukcje, mamy wszystko i potem ktoś mówi, dobra, to robimy. I wtedy te oczy studentów patrzą na tą jedną osobę, która prawdopodobnie kuma, o co chodzi i modlą się, żeby on wiedział, o co chodzi i patrzą, co on robi, tak? I to już tu jest problem, więc ta jasność instrukcji tutaj w tym wypadku jest kluczowa. I tutaj tylko zaznaczę tę bardzo ciekawą część układu nerwowego, czyli móżdżek, który być może Państwo znają jako tą strukturę związaną z równowagą, z koordynacją ruchów, położenia kończyn itd., itd. Natomiast nie jest to takie proste. Okazuje się, że ruch ciała
Tak, jesteśmy takimi pętlami. Ruch ciała stymuluje rozwój mózgu, a okazuje się, że rozwój mózgu, funkcjonowanie mózgu jest bardzo mocno związane z naszymi zdolnościami mentalnymi. Jest to bardzo mocno powiązane. To tak naprawdę dopiero niedawno zaczęliśmy badać. Więc tutaj jest ogromna tak zwana terra incognita, co tutaj tak naprawdę się dzieje. Natomiast pokazuje to, jak mocno nasze funkcjonowanie w przestrzeni, przeprowadzenie manualnie pewnych rzeczy będzie zwrotnie oddziaływał na nasz mózg i pozwoli nam potem pewne rzeczy wykonywać. No i oczywiście emocje, tak? Eksperyment jest taką przestrzenią, która budzi mnóstwo emocji. Jest często dużo śmiechu, jest często dużo zabawy. Czasem coś nie wyjdzie, tak? I wtedy próbujemy jeszcze raz. Często zdarza się tak, że mimo skończenia już warsztatów dzieciaki są tak zaangażowane w to, żeby tam spróbować jeszcze raz, rzeczywiście zostałem jeszcze po lekcjach. Ale tu nawiążę do tego, oczywiście czas jest naszym największym wrogiem w przypadku eksperymentu, ale o tym jeszcze będziemy mówić. Natomiast wiemy, że właśnie eksperyment angażując, tak, wciągając ucznia w pewną sytuację, uruchamia u niego pewne zjawiska, które związane są z lepszym uczeniem się i przyswajaniem. I tutaj przedstawiłem taki obrazek, właściwie schemat elementu badań psychofizjologicznych. Ja dużo z Markiem był taki czas, żeśmy o tym myśleli. Otóż, proszę Państwa, nie znalazłem, być może ktoś z Państwa zna, ale nie znalazłem żadnych badań na temat reakcji psychofizjologicznych ciała i mózgu w czasie prowadzenia eksperymentu, tak? W trakcie procedury naukowej. Co się dzieje z ciałem, kiedy mamy to wow, kiedy pojawia się to rozwiązanie? A prawdopodobnie dzieje się to samo, co w trakcie gry, kiedy wygrywamy, albo w trakcie właśnie końcówki właściwie żartu, który gdzieś tam ma zabawną puentę. I to jest właśnie ten mechanizm, który sprawia, że dzieciaki nie zapamiętają wszystkiego, nie oszukujmy się, nie są w stanie zapamiętać wszystkiego, ale będą, czasem się spotykam z uczniami, z którymi gdzieś tam żeśmy się spotkali przy różnych okazjach i jest, a, to z panem robiliśmy coś tam. Mówię, tak, tak, dokładnie. I co tam było? A, przelewaliśmy, dodawaliśmy i wychodziło to. Coś w tych głowach już zostało. No i, proszę Państwa, oczywiście badania tutaj są jednoznaczne. Ja myślę, że nie muszę tutaj Państwa przekonywać do tego, że właśnie to angażujące, aktywne uczenie się jest najlepszą metodą. Oczywiście ja mam nadzieję, że zgodnie z tym, co dzieje się gdzieś tam wyżej, te plany na temat przywrócenia, regeneracji tych naszych laboratoriów szkolnych powrócą i zostaną dofinansowane, no bo przecież nie chcemy robić tego pokazu. My chcemy, żeby każdy miał tą pipetkę, każdy miał tą zlewkę i każdy sobie to doświadczenie albo w maleńkich grupach 2-3-osobowych przeprowadził. I mam nadzieję, że w tą stronę zmierzamy. Mam gorącą nadzieję, że w tą stronę zmierzamy, bo to jest właśnie angażujące. To pokazuje uczniom, jak pewne rzeczy się przeprowadza. Ale właśnie, eksperyment jest tym elementem kształcenia, który angażuje ucznia całościowo. Tak? Wyobraźmy sobie wykład, gdzie ktoś siedzi biernie, słucha przyjmowanych informacji, a wyobraźmy sobie eksperyment, tak? Czyli gdzieś, gdzie wchodzimy w interakcję z innymi ludźmi, zaraz jeszcze o tym powiem, gdzie musimy coś policzyć, gdzie musimy coś przelać. Zdziwilibyście się Państwo, jakie studenci mają problemy, żeby coś przelać albo odsypać. To jest naprawdę porażające czasem. Banalne, manualne umiejętności są naprawdę zepchnięte gdzieś tam. Mózg wyszedł z wprawy z tak banalnymi rzeczami jak przesypywanie. No i właśnie, dlaczego jeszcze stosujemy ten eksperyment? Oczywiście, pierwszy i podstawowy to jest postaranie się, aby uczniowie zrozumieli to, co chcą, to, czego my chcemy, aby oni złapali, aby zrozumieli. Ale obok jest mnóstwo innych celów, które przy okazji realizujemy, czasem kompletnie nieświadomie. Tak? Jedną z najważniejszych to rozumienie i umiejętność użycia procedury naukowej. To jest coś, o czym będzie jeszcze mówił Mikołaj Cub, to jest coś, o czym ja jeszcze będę mówił na warsztatach, jeśli Państwo do mnie zawitają. To jest coś, z czym ciągle się zmagamy bardzo mocno, kiedy przychodzą do nas olimpiady do sprawdzania. Zrozumienie przeprowadzenia procedury naukowej właściwie leży, tu jest bardzo, bardzo kiepsko z tym. Stąd też bierze się wiele problemów z rozwojem pewnych trendów pseudonaukowych. Tak? Tak naprawdę ruch antyszczepionkowy nie jest ruchem antyszczepionkowym, tylko jest ruchem antynaukowym. Więc mamy mnóstwo problemów na wyższym poziomie organizacji społeczeństwa wynikających z tego, że ludzie nie rozumieją, co tak naprawdę nauka robi. Tak? Rozwój umiejętności matematycznych, musimy coś policzyć, musimy coś zrobić. Kształtowanie myślenia algorytmicznego, obsługa narzędzi pomiarowych, to jest tutaj kluczowe, bo
pracownicy, niekoniecznie studenci, ale pracownicy, którzy potem idą do pracy, dostają urządzenie, gdzie się to włącza? Tak? Nie rozumiem natury pomiaru, że pomiar może mieć błąd, że pomiar może nie wyjść. Formułowanie pytań i tworzenie i testowanie modeli. Mnóstwo dodatkowych kompetencji, takich bardzo szerokich, które tworzą tak naprawdę świadomego i krytycznego człowieka, tutaj jest uruchamianych. No i proszę Państwa, to, co jest też kluczowe przy uczeniu się, czyli robienie błędów. Obecnie jest tak, że szkoła nie za bardzo lubi, jak ktoś robi błędy. Teoretycznie w idei nasza szkoła jest szkołą bez błędów, a przecież my uczymy się przez popełnianie błędów i eksperyment jest świetnym narzędziem, który pokazuje, gdzie zrobiłem błąd, jak mogę go naprawić, tak? Czy ja go mogę naprawić, czy może ktoś mi pomoże go naprawić. Więc popełnianie błędów jest tutaj kluczowe i musi być miejsce, ludzie muszą mieć świadomość, że mogą popełniać błąd. To jest trochę tak, jak ta historia z firmami w Stanach Zjednoczonych, że u nas jak ktoś, jak czyjaś firma splajtuje, to jest uważany za przegranego, tak? Za luzera, za nieudacznika. Natomiast w Stanach Zjednoczonych absolutnie normalną rzeczą jest, że firma może upaść, że ktoś może popełnić błąd, tylko niech wyciągnie z niego wnioski. No i tutaj właśnie coś jeszcze, co eksperyment daje. Jeszcze ten wyższy poziom integracji, bo proszę Państwa, testując, badając pewne cechy świata, eksperymentując, stawiając pytania światu i odpowiadając na nie, tak naprawdę prowadzimy eksperyment na sobie, równolegle. Kiedy pracujemy w grupie, wchodzimy w różne złożone interakcje między innymi, z innymi osobami. A więc badamy siebie, poznajemy siebie, czy jestem liderem, czy jestem raczej osobą, która znajdzie sobie inne miejsce w tej hierarchii, która się tam utworzyła. Czy dobrze współpracuję z innymi, czy inni umieją współpracować ze mną, jak ludzie reagują na moje opinie, jak ja reaguję na opinie innych. A więc prowadzenie eksperymentu tak naprawdę w tej bazie jest jakby tym, tak, szukaniem meritum odpowiedzi na pytanie. Natomiast to, co dookoła się dzieje tego, to jest mnóstwo dodatkowych informacji, które uczniowie czy studenci dostają w trakcie prowadzenia takiego eksperymentu, tak? To jest zdobywanie właśnie kompetencji, które potem będą użyteczne w życiu codziennym czy w pracy. No i oczywiście przeprowadzenie eksperymentu to kilka etapów. Natomiast najtrudniejszym zawsze jest przygotowanie uczniów, z czego na pewno zdają Państwo sobie sprawę. Eksperyment jest taką metodą, która bardzo trudno się na początku wdraża, bo musi być ta faza, kiedy uczniowie się z eksperymentem oswoją. Kiedy to już nie będzie taki chaos, kiedy oni będą tam tak mocno rozemocjonowani tym wszystkim, co się dzieje. Dla nich to musi być normą, że teraz zadajemy pewne zadanie i będziemy je teraz w grupach sprawnie przeprowadzać, więc początki zawsze są trudne, niestety, ale to jest kwestia tego, czy Państwo uważają, że warto ten eksperyment przeprowadzić, czy nie. Natomiast ja właśnie uważam, że czasem przeprowadzenie eksperymentu, który zajmie nam całą lekcję, miałem parę takich sytuacji, będzie cenniejsze niż przegadanie tej lekcji. W pewnych sytuacjach będzie to cenniejsze. No i oczywiście, gdy pójdzie coś nie tak, to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, o które musimy dbać, ale o tym jeszcze też będzie na warsztatach. No i oczywiście nasze doświadczenie z eksperymentami, czyli Akademia Młodych Biologów z Pałacu Młodzieży, gdzie właśnie różnego rodzaju eksperymenty prowadzimy, doświadczenia, stąd też właśnie nasze doświadczenie, nasza wiedza w uczeniu przez eksperyment jest dość mocno rozbudowana i tutaj przeróżne projekty z młodzieżą prowadzimy. Oczywiście zapraszam Państwa na warsztaty, gdzie będziemy mogli powiedzieć sobie trochę więcej, będzie więcej czasu, aby po pewnych rzeczach porozmawiać. I dziękuję Państwu za uwagę.